mnie o tym poinformowali rodzice z samego rana, gdzieś tak około godziny 5, akurat to była sobota na niedzielę. Rodzice obudzili mnie, powiedzieli, że była w nocy też i policja. Szukali paszportu, dokumentów brata, bo chłopaki nie wrócili z konwoju do firmy. Tego dnia, w sobotę, właśnie 10 kwietnia, zbierali utarg ze stacji benzynowych. Mieli zaplanowany powrót na 17. Nie pojawili się w bazie. Kontakt z nimi się urwał mniej więcej na odcinku Dobre Miasto - Jeziorany. Po czym zaczęły się poszukiwania. Koledzy z firmy na własną rękę zaczęli po prostu szukać chłopaków gdzieś po trasie, po której zbierali utargi. Ja razem z siostrą i z ojcem wyruszyliśmy na tamtą trasę, żeby po prostu poszukać. Mieliśmy nadzieję, że ich odnajdziemy. Żywych. Oni tego dnia objeżdżali prawie całe województwo warmińsko-mazurskie i dojeżdżając już prawie do Olsztyna, dojechali jeszcze do stacji benzynowej w Dobrym Mieście, gdzie inkasent pobrał pieniądze, rzucił do samochodu, a następnie pojechali w kierunku Barczewa, gdzie mieli podjąć kolejną wypłatę oraz wrócić do Olsztyna. Było to około godziny 13:30. Niestety już utracono łączność z konwojentami. W związku z tym podjęto szeroko zakrojone czynności poszukiwawcze, przeprowadzone zarówno przez funkcjonariuszy policji, jak i przez pracowników tej firmy ochroniarskiej. Ci pracownicy właśnie następnego dnia, około godziny 8, w kompleksie leśnym pomiędzy Dobrym Miastem a Międzylesiem znaleźli samochód Polonez Caro, a w nim zwłoki trzech pracowników tej firmy ochroniarskiej. No i skończyło się to niestety tragicznie, w takim sensie, że okazało się, że nasz brat i nie tylko nasz, czyli dwóch jego kolegów, straciło życie. To był dosyć drastyczny widok, byłem w ciężkim szoku i te wiadomości tak do mnie nie docierały, bo generalnie czułem się, jakbym był w jakimś koszmarze, z którego nie mogę się wybudzić. To auto, ten bordowy Polonez z tymi śladami krwi, tymi rozbryzgami na szybach, to ja stałem kilkadziesiąt centymetrów od niego, bo tak naprawdę to tam był jeden patrol policji i dopiero zjeżdżali technicy. No, my byliśmy praktycznie rzecz biorąc razem z nimi tam w tym miejscu, więc to wszyscy zachodzili w głowę, jak. Było pewne, że to nie był przypadek. Ci ochroniarze byli uzbrojeni, więc przecież mogli się odstrzeliwać, nawet gdyby zostali wyhamowani do zera. A nic takiego nie było. Ba, oni zginęli z własnej broni. Prawdopodobnie kilka kilometrów za Dobrym Miastem, jadąc właśnie drogą asfaltową w kierunku Międzylesia, napastnicy musieli zajechać drogę konwojentom, odjechali kawałek dalej, skręcając zaraz w boczną drogę leśną i tam prawdopodobnie doszło do użycia broni palnej przez napastników w stosunku do konwojentów. Przy czym należy zauważyć, iż z przeprowadzonych oględzin badań wynika, iż użytą broń była to broń dowódcy konwoju, którą sprawcy musieli mu zabrać. Przeprowadzono kompleksowe badania tego miejsca, zabezpieczono szereg śladów daktyloskopijnych, śladów biologicznych,
no niestety nie doprowadziły one do ustalenia, kto był sprawcą tego straszliwego przestępstwa. Wszyscy trzej konwojenci, oprócz ran postrzałowych głowy, mieli również rany cięte twarzy, które mogłyby wskazywać, no, iż przed śmiercią stosowano wobec nich w ten sposób przemoc. Śledczy stwierdzili, że był to napad wysoce zorganizowany, przemyślany, wykonany przez osoby, które to skrupulatnie zaplanowały lub dobrze były zorientowane, może pracując w tej firmie wcześniej, tak, albo mając znajomych, którzy tam pracowali, którzy znali, jak te konwoje są realizowane. Teraz już firmy, te, które faktycznie prowadzą konwoje, mają specjalistyczny sprzęt. Tam są, były tak zwane kasety. I ona była na stałe przytwierdzana do bagażnika, żeby nie można było po prostu jej chwycić i w nią uciec. Wystarczyło mieć klucz, no i nie było problemu, a ci ludzie mieli klucz przy sobie. Teraz są zupełnie inne standardy, prawda, inne sytuacje techniczne. Są komórki, są, to jest tylko jeden przycisk i sygnał się pojawia. Natomiast tutaj, no, praktycznie byli zdani tylko na siebie. To nie były jakieś stosunkowo wysokie pieniądze, które by mogły zachęcić albo zmobilizować poważne grupy przestępcze. Może oni podejrzewali, że tych pieniędzy będzie więcej. Moim zdaniem przeliczyli się w zakresie możliwości tego zarobku. To z tej strony to Trzanowskich chyba będzie. Oni go tak wrzucili. Kiedy myślę o tej sprawie, kiedy ją sobie wspominam, to ogarnia mnie swego rodzaju gniew, a może nawet i wściekłość, nie? Przede wszystkim na bestialstwo tych sprawców, bo to była zbrodnia niesłychana. Okrucieństwo było straszne, łącznie z podcinaniem gardeł, nacinaniem oczu, gałek ocznych. Drugi powód tego mojego jakby gniewu spowodowany jest bezradnością policji, a na pewno bez nieskutecznością. Nieskutecznością, nie? Bo mimo zapowiedzi początkowych, to było 2-3 dni, bo tam były non-stop konferencje prasowe się odbywały i oni zapewniali, że już mają jakieś ślady, mikroślady, jakieś odciski, że wszystko wskazuje na to, że tych sprawców szybko pochwycą. No niestety do tej pory, mimo że ta sprawa jakby wraca jak bumerang, ale policja nie zrobiła właściwie kroku do przodu. Pocięte oczy i pocięta twarz. Jak pan sądzi, po co sprawcy mogli to zrobić? Ze zdarzeń naszych warmińsko-mazurskich, a nawet chyba na terenie kraju, nie przypominam sobie takiego przypadku. Zatrzymanie w tym miejscu jest najbardziej zastanawiające, bo normalnie, tak, w takim miejscu, jeżeli nie ma, powiedzmy, zablokowanego przejazdu do przodu i do tyłu, to powinni, że tak powiem, dawać dyla. A dlaczego się zatrzymali, tak? Dlaczego pozwolili wejść do samochodu, powiedzmy, osobom, w cudzysłowie mówiąc, obcym? To jest najbardziej zastanawiające. Musiało coś być, jakaś przyczyna, że ten samochód oni zatrzymali. Ja zawsze podkreślałem, że bez względu na to, co się będzie działo, nie wolno się zatrzymać samochodem. Należało zawrócić i uciekać jak najszybciej. Jeżeli coś było podejrzanego, to mogło być przewrócone drzewo, to mógł być samochód niby zepsuty. To już był sygnał, że coś się będzie działo niedobrego. Jeżeli ktoś ich znał, to nie mógł zostawić świadków. Także gdyby to była obca osoba, zamaskowana, no to jeszcze byłaby szansa, żeby przeżyli. Ale tutaj można tylko jeden wniosek wyciągnąć, że oni znali tą osobę, a ta osoba ich wszystkich znała również.
Także nie mieli szans, bo jeżeli człowiek był nastawiony na to, że chce ukraść pieniądze, to on już wtedy działał pod wpływem i emocji, i wyrachowania, i również przekalkulowania, że jeśli zostawi chociaż jedną osobę, to będzie świadek. Pod uwagę wzięto, czy to zarówno zorganizowane grupy przestępcze działające na terenie województwa, w tamtym czasie oczywiście, bo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, to województw ościennych, brano pod uwagę także możliwość współsprawcostwa osób, które pracowały, czy też w tamtym czasie lub wcześniej w tym zakładzie ochroniarskim. Brano pod uwagę także możliwości, czy to znajomych, czy też członków dalszych rodziny pokrzywdzonych. Te wszystkie ustalenia no, nie doprowadziły do tego, by wskazywały na trop sprawców. Wiem, że jakieś ustalenia operacyjne w tej sprawie były, ale z jakiegoś powodu nie doszło, jak to mówią prawnicy, do przełożenia ich na tak zwany proces, czyli nie udało się zdobyć dowodów, które albo potwierdzałyby czyjąś winę, albo wykluczały udział tej osoby w tej sprawie. Nawet kwestia samych ran postrzałowych świadczy o tym, że to musiała być osoba, która była obyta z bronią, wiedziała, jak nawet oddać strzały, bo tam część pocisków utkwiła w kamizelkach, ale część ciosów, również i nożem, zadano poza obrysem kamizelki, ciosów śmiertelnych. Ani wtedy, ani teraz nikt nie wskazałby, no chyba że powiedzmy jakiś szeryf, na błąd swojego kolegi, koleżanki, która tę sprawę badała, i podejrzewam, że nikt tego teraz też nie zrobi. Po 8 miesiącach umorzono śledztwo. Byliśmy po prostu w szoku, dlatego że jednak mieliśmy takie poczucie, że te 8 miesięcy to jest no, za krótko na to, żeby stwierdzić, że to już jest koniec. Śledztwo rzeczywiście zostało umorzone w dość krótkim czasie, z uwagi na to, iż no, rzucono do rozwiązania tej sprawy dość dużo osób, które wykonywały zarówno kompleksowe opinie, jak i sprawdzały wszelkie ustalenia, w tym m.in. na przykład logowania się wszystkich telefonów w obrębie tego miejsca, które by mogły wskazywać, czy ktoś używał telefonu, z jakiego numeru i z kim się kontaktował. Z uwagi na to, że wyczerpano wówczas wszelkie możliwości dowodowe, wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie to, pomimo umorzenia go w grudniu 1999 roku, jeszcze kilkakrotnie było przez prokuraturę i policję, może nie podejmowane, tylko były prowadzone czynności w charakterze, czynności sprawdzające. Nie doprowadziły one do żadnych ustaleń dotyczących sprawców przestępstwa i śledztwo to nadal pozostaje umorzone wobec niewykrycia sprawców. Tak brutalnego zabójstwa to ja sobie nie przypominam ze swojej kariery. Żeby tyle osób w jednym miejscu z jednego powodu straciło życie. Ta sprawa była potraktowana też poważnie przez pana przełożonych? Przez moich przełożonych bezpośrednio tak. Tylko już bardzo szybko podjęto decyzję, że sprawę przyjmuje do prowadzenia Wydział Centralnego Biura Śledczego w Olsztynie. Ciągle wiele pytań. Mam wrażenie, że więcej niż odpowiedzi. No niestety. Jest to niewyjaśniona sytuacja, która powiedzmy w cudzysłowie mówiąc nie daje mi spać po nocy. A nie daje spokoju dlatego, że ma pan poczucie, że można było zrobić więcej w tej sprawie? Może, bo to były jednak lata 90., tak? Kiedy poziom naszej wiedzy, dostępnych środków był dużo mniejszy niż kilka lat później. Czy myśli pan, że czynnik ludzki też tutaj wchodził w grę? Ktoś, mówiąc wprost, popełnił błąd? Ciężko mi to ocenić. W tym zakresie. Wiem też, że byli przesłuchiwani świadkowie koronni. To już był chyba późniejszy okres
bo tam był na pewno świadek incognito. Jeden, który troszeczkę wnosił do sprawy, tylko że to były już czasy, kiedy ja już realizowałem, znaczy byłem poza tą grupą. Czy był tworzony profil sprawcy? Profilowanie to były też początki w naszej instytucji wtedy. W aktach sprawy profilu sprawcy nie ma. Ale to nie był taki profil, jak teraz się robi, tak? Bo profilowanie takie stricto, tak jak w Stanach Zjednoczonych się robiło, to chyba pracownia Zakładu Medycyny z Krakowa zaczęła to robić chyba trochę później. To na czym wtedy polegało to profilowanie? Na podstawie śladów i między innymi tych obrażeń posekcyjnych. Po badaniach genetycznych ujawniono ślady nie pasujące do, nie odpowiadające profilowi ofiar. Czyli coś tam jeszcze chyba jest nieprzypisane. Jeżeli w tej sprawie nie był sporządzany profil psychologiczny sprawcy bądź sprawców, to myślę, że jest to punkt wyjścia do powrotu do tej sprawy. Jest to jak najbardziej sprawa do podjęcia i moim zdaniem tutaj wykonanie profilu psychologicznego byłoby bardzo dobrym pomysłem. A od czego należałoby w takim przypadku zacząć? Należałoby pogłębić temat badań DNA, zabezpieczonych śladów. Myślę, że byłoby istotne również, aby ponownie przesłuchać najbardziej istotnych świadków, którzy pojawiają się w aktach sprawy. Niewykluczone, że z udziałem biegłego psychologa, który mógłby też ocenić poziom psychologicznej wiarygodności wypowiedzi tych osób. No i być może wykonać jeszcze inne analizy, ekspertyzy wariograficzne, tak? Być może pogłębić daktyloskopię. Na pewno te możliwości analizowania śladów, czy właśnie wykonania licznych ekspertyz z różnych dziedzin, które rozwinęły się przez ten czas, no byłyby bardzo pomocne. Można mieć zastrzeżenia co do całej tej akcji bezpośrednio po znalezieniu poloneza w tym lesie koło Międzylesia. Ponieważ tam, jak widać na zdjęciach, nawet no, masa ludzi tam się pojawiła. I mogli zadeptać część śladu, przynajmniej na tym odcinku między parkingiem leśnym, a miejscem, w którym znaleziono, to tam kilkaset metrów było, więc no, też mogły być ważne odciski stóp. To był chaos. To był chaos. No, nawet to, że my, osoby postronne zupełnie, mogliśmy podejść bardzo blisko tego samochodu z ofiarami w środku, pokazuje, że tak naprawdę to chyba nikt nad tym tak do końca nie panował. Na nas nie zwracał uwagi, no to był na pewno szok. Nasza wiedza w tamtych czasach była inna, tak jak wspomniałem, tak? Pewnie gdyby to miało miejsce jeszcze za moich czasów lub teraz już po odejściu moim na emeryturę, to pewnie policjanci, którzy by wchodzili w strefę zero, na pewno by byli w kombinezonach, tak jak to już widzimy, te jednorazowe, tak, czepki i tak dalej, tak, żeby nie nanieść tych śladów, tak, ale niestety nauka na błędach jest, tak. Ale wtedy się tego w ogóle w Polsce nie robiło? Nie, ja powiem szczerze, kombinezony w miejscu oględzin, tak, naprawdę wyszły bardzo późno, tak. Rozmawiałam telefonicznie z wieloma funkcjonariuszami. Nie każdy z nich miał odwagę, chęć, żeby się spotkać czy z nami porozmawiać. Pan się zdecydował. Może apel, tak, również z mojej strony, może spowoduje, że ktoś jednak skontaktuje się, tak? No i żeby przede wszystkim też rodziny tych konwojentów, tak, też miały spokojny dalszy tok życia, tak? Bo pewnie im też to, też im to dokucza. Jakim był człowiekiem z punktu widzenia brata młodszego? Z mojego punktu widzenia? Na pewno miał poczucie humoru, ale też był takim bratem, który jednak się troszczył. Tak? Chciałby nauczyć, przestrzec przed tymi złymi rzeczami, czegoś nauczyć, jak się bronić, jak reagować na różne sytuacje. Czy uczył pana, jak się bronić? No czasami też. A sam niestety nie zdołał. No, przypuszczam, że w jego sytuacji niewiele osób by zdołało się obronić.
mamy taką nadzieję, że mimo wszystko no ta sprawa jednak ujrzy finał i zostanie rozwiązana. Mamy taką nadzieję, że być może ktoś jeszcze sobie coś przypomni. Nie możemy zamknąć pewnego rozdziału w naszym życiu. Mówią, że czas leczy rany. Może trochę, ale tego skutki się odczuwa. Cały czas jednak chcielibyśmy, żeby ta sprawa była wyjaśniona, tak? Żeby ta rana mogła się zabliźnić. Gdzieś tam ta nadzieja jest, że jednak ta sprawa może się wyjaśni. Ewentualnie osoby, które odpowiedzialne są za taką rzeź, poniosły jakąś karę, chociażby tam... Ciężko mi o tym mówić. Sprawę prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji w Olsztynie, więc najlepiej byłoby skontaktować się z rzecznikiem CBŚP. Żaden z czynnych funkcjonariuszy CBŚP nie zajmował się tą sprawą. Ponadto z uwagi na to, że CBŚP nie wykonuje obecnie czynności w tej sprawie, a od zdarzenia minęły już 22 lata, nie możemy się do niej odnieść. Jednocześnie informuję, że CBŚP nie ma komórki do tak zwanych spraw niewykrytych. To prokuratura jest dysponentem materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie. Ponadto informuje, że dalsze czynności w sprawie napadu na konwojentów były prowadzone przez funkcjonariuszy CBŚ. Pytania w sprawie szczegółów tej sprawy należy kierować do przedstawicieli CBŚP oraz właściwej prokuratury. W każdej chwili na podstawie dowodów, które mogłyby zostać ujawnione w toku podjętych działań, śledztwo takie może zostać podjęte do czasu przedawnienia. Okres przedawnienia przez zbrodnię zabójstwa wynosi 40 lat. Wychodząc z założenia, że żadne przestępstwo nie jest doskonałe, miejmy nadzieję, że wcześniej czy później sprawcy, o ile jeszcze żyją, znajdą się na ławie oskarżonych. Jest szansa, że te akta zamiast zostać w prokuraturze trafią na przykład do CBŚP do ponownego rozpoznania? Nie możemy tego wykluczyć. W każdej chwili, jeżeli jakaś osoba będzie posiadała informację dotyczącą tego przestępstwa, może przekazać je zarówno policji, jak i prokuraturze i wiadomości te niewątpliwie zostaną w sposób fachowy zweryfikowane.